Hej, cześć drodzy widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy materiał, można powiedzieć, że będzie trochę specjalny, ponieważ dotarła do mnie tak szokująca informacja, że uznałem iż wymaga ona szczególnego nagłośnienia, bo już niebawem dojdzie do sytuacji, do której zdecydowanie dojść nie powinno. I wierzę, że jeżeli jako społeczeństwo wyrazimy wspólnie sprzeciw temu, co ma się wydarzyć, to może jakimś cudem to powstrzymamy, lub chociaż w znacznym stopniu utrudnimy. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach, w których olbrzymią popularność i olbrzymie pieniądze często zdobywają osoby, które tak naprawdę nie potrafią nic. Mamy więc pełno osób, które są znane tylko dlatego, że są znane. I oczywiście to jest trochę dziwne zjawisko, ale jednocześnie nie jest ono jakoś bardzo szkodliwe, o ile ten. Przysłowiowy celebryta nie robi niczego złego. Jednakże coraz częściej możemy obserwować sytuacje, gdy gwiazdami zostają osoby kompletnie zdemoralizowane. Dzieje się to głównie za sprawą federacji freekwajtowych, takich jak Fame, Prime czy Cloud, a niedawno jeszcze Highlik. Rzecz jasna z racji, że takie gale cieszą się olbrzymią popularnością, to najczęściej gdy jakaś osoba dostanie u nich możliwość zawalczenia i przykuje uwagę widzów swoją osobą, to później już ma łatwą drogę do olbrzymiej kariery. Takim sposobem nierzadko idolami nastolatków stają się mężczyźni, którzy są zwykłymi bandziorami, a idolkami nastolatek zostają kobiety będące na przykład prostytutkami. I to realnie jest już społeczny problem, bo takie persony posiadając olbrzymie medialne zasięgi stopniowo mogą normalizować swoje patologiczne zachowania, co zresztą nieustannie czynią. Przygotowałem kilka szybkich przykładów, bo wiem, że ogląda mnie też trochę starsza publiczność i nie każdy może wiedzieć co dokładnie mam na myśli. Zacznę może od Mrs. Hany. Jest to kobieta, która walczyła w federacji Heilig oraz Cloud MMA. Jej Instagram obserwuje ponad 200 tysięcy osób. Ta pani znana jest głównie z tego, że jej sposobem na życie jest sprzedawanie w internecie nagich zdjęć, a w przeszłości zarabiała swoim ciałem w Berlinie. No i teoretycznie to jej wybory, które nie powinny nas zbytnio obchodzić. Ale właśnie. Problem w tym, że stała się ona swego rodzaju celebrytką. Na konferencji przed jedną z gal, którą w większości oglądały bardzo młode osoby, powiedziała, że sprzedawanie zdjęć na platformie OnlyFans pozwoliło jej nabrać pewności siebie i przedstawiła te zajęcia jako coś pozytywnego. Dała też do zrozumienia, że potrafi miesięcznie w ten sposób zarabiać nawet i ponad 100 tysięcy złotych. Zawrzało, jak powiedziałaś, że zarabiasz na OnlyFansie ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Także są takie miesiące, że udaje ci się takie kwoty. Tam zarobić, to prawda? No, dostałam pytanie o widełki. No, i gdzieś tam coś, coś powiedziałam. No. Mamy więc tutaj przykład normalizowania jakiejś internetowej prostytucji. Nastolatki, mające 12, 13 czy 14 lat, mogą posłuchać sobie takich wypowiedzi i potem pomyśleć, że. Po co one mają się edukować, rozwijać i mierzyć wysoko, skoro wystarczy w przyszłości się rozebrać i porobić trochę zdjęcia kichidolka. idolka. Przechodząc dalej, oczywiście nie mogę pominąć Denisa Załęckiego, który jest zwykłym patusem i bandziorem, a pomimo tego obserwuje go na Instagramie ponad 200 tysięcy osób dzięki temu, że również miał okazję walczyć na takich galach jak Haylik czy Cloud MMA. Na konferencjach przed tymi wydarzeniami promował więzienne oraz uliczne wartości twierdził, że strażak jakby trafił do więzienia, to byłby tam gnębiony i nikt by mu ręki nie podawał. Jesteś strażakiem? Dalej, jest strażakiem. Dalej, dalej. Tak, jestem strażakiem. Tak. Tak. Idąc do więzienia, zaprosi się do ludzi i za to, że strażakiem jest w dupę. Stawał też w obronie pseudokibiców, którzy całą grupą pobili nastolatka. No i w dodatku swoimi wypowiedziami przyczynił się do tego, że jeżeli jakiś dzieciak, nad którymi rówieśnicy znęcają się w szkole, Poskarży się swoim rodzicom bądź nauczycielom to będzie później przyzwolenie na pastwienie się nad nim. No bo przecież to właśnie Denis Załęcki ma nawet na ręce wytatuowany napis Śmierć konfidentom, tylko że propagując ten slogan zapomniał dodać iż konfidentem jest na przykład człowiek, który wsypuje swoich wspólników od razem popełnionego przestępstwa, a nie chłopiec w podstawówce, którego pobito i poskarżył się komuś. Swoją drogą zawodnicy galfrik tak często Wyzywali się od konfidentów i sześćdziesiątek, czyli małych świadków koronnych, że słowo sześćdziesiąta było nawet kandydatem na młodzieżowe słowo roku, co jest doskonałym przykładem tego, jak młodzież chłonie wzorce od ludzi z tego środowiska. Naprawdę to nie jest nic dobrego, bo tak jak wspominałem, teraz dla dzieciaków, nawet ktoś gnębiony przez rówieśników, jak się komuś poskarży, to będzie sześćdziesiątą do opluwania i do takiego stanu rzeczy przyczyniają się właśnie ci obecni internetowi celebryci. Idąc jednak dalej, ostatnio nie trudno też dostrzec, jak wielu influencerów promuje też chociażby zażywanie sterydów, co jest niezwykle niebezpieczne. Kiedyś korzystanie z takich środków było piętnowane i owiane tajemnicą, a teraz idole dzieciaków mówią publicznie o tym, że oni je zażywają i nie ma w tym nic złego. Przykład Kasper Błoński, zawodnik Fame MMA, którego na Instagramie śledzi prawie półtora miliona osób. Ja yy, muszę się przyznać, że od jakichś Trzech lub czterech tygodni i rozpocząłem e, stosowanie testosteronu i nie ma w tym nic złego. Nie byłem jeszcze zapytany o to publicznie w żadnym momencie. Wiem, że teraz mogą ludzie pewnie wytknąć mi, że zarzucałem to Marcinowi, Marcinowi Dobielowi, ale ja zarzucałem mu to, że nie chcę zrobić testów. I że nie mówi o tym otwarcie, że za zażywa środki dopingujące. Oczywiście, takich przykładów normalizowania przez influencerów niekoniecznie dobrych rzeczy można wymieniać jeszcze bardzo dużo, ale nie o tym jest ten odcinek. Po prostu tym monologiem chciałem zwrócić uwagę na to, iż niektórzy celebryci to. Nieodpowiedzialne dzbany promujące wśród młodej widowni destrukcyjne zachowania. No i chciałem również zwrócić uwagę na to, że obecnie wielkie kariery robią nawet i zwykli patologiczni chuligani. Którzy, gdyby nie internet, to najpewniej kradliby wódkę z monopolowych. Ale z racji, że teraz głupota jest w cenie, to mają setki tysięcy fanów i są gwiazdami na miarę naszych czasów. Aczkolwiek, wiecie, co jest najgorsze? Ano to, że istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, iż niedługo za sprawą gal i dolami młodych ludzi zaczną stawać się przestępcy najcięższego kalibru i oni pewnie też będą w jak najlepszym świetle stawiać środowiska, z których się wywodzą. To oni będą swój światopogląd wpajać do głów waszemu rodzeństwu, waszym dzieciom czy waszym wnukom. W 2022 roku bardzo dużo kontrowersji wywołał Marcin Najman, który organizował galę MMA VIP i jako rzekomego bossa Tejże organizacji zaprezentował Słowika z mafii pruszkowskiej. Słowik wyszedł wtedy w masce, usiadł na jakimś tronie, później zdjął tę maskę i został ogłoszony właśnie kimś na wzór włodarza federacji. Można powiedzieć, że wywołało to ogólnopolski skandal, a ludzie zaczęli te gale dosłownie bojkotować. Olbrzymią cegiełkę dołożył wtedy do tego Krzysiek Stanowski, który nakręcił materiał, w którym świetnie uargumentował, dlaczego ktoś taki jak Słowik nie ma prawa istnieć w przestrzeni medialnej. Sprawa w tamtym okresie nabrała takiego rozgłosu, że Federacja Najmana zaczęła tracić większość sponsorów, a ponadto praktycznie żadna hala w Polsce nie chciała zgodzić się na. Organizację u nich wydarzenia promowanego twarzą byłego bossa Grupy Pruszkowskiej. Ostatecznie Słowik już nigdy więcej w mediach się nie pojawił. No, z wyjątkiem artykułów informujących o jego ponownym aresztowaniu, bo tacy ludzie jak on uczciwego życia nawet nie znają. Mogłoby się więc wydawać, że po takiej sytuacji, jaką mieliśmy dwa lata temu, już nikt nigdy nie wpadnie na pomysł, aby próbować wprowadzać na salony bezwzględnych gangsterów, którzy są zwykłymi ludzkimi śmieciami. No, ale właśnie. Tylko mogło się wydawać. Kilka tygodni temu na kanale Federacji Cloud MMA odbywał się program na żywo z jednym z patologicznych zawodników tejże organizacji, czyli z Jackiem Murańskim. Podczas tego programu do studia mogli dodzwaniać się widzowie, aby na przykład zadać jakieś pytania. No i zupełnie przypadkiem na wolną linię natrafił nie kto inny, jak najpopularniejszy polski świadek koronny, czyli Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Zaproponował on Murańskiemu wspólną walkę w MMA. Więc, więc chciałem cię Co? wyzwać na... Mela My nie I... wiemy, kto dzwonić. Możemy się dopytać, kto dzwoni. MELACINA na Jarosław, Jarosław, Sokołowski Masa. Okay. Tylko... Jeżeli ktoś jakimś cudem nie wie, kim jest masa, to spieszę z odpowiedzią. Ten w cudzysłowie człowiek był członkiem grupy pruszkowskiej, grupy, która mordowała. Gwałciła, ściągała haracze i niszczyła życia wielu ludziom. Sokołowski był zwyrodnialcem, był ludzkim dnem i powinien gnić w więzieniu, ale uniknął tego, ponieważ poszedł na współpracę z wymiarem sprawiedliwości i jego zeznania pomogły w rozbiciu właśnie mafii pruszkowskiej. Jarosław został świadkiem koronnym nie dlatego, że się nawrócił i tknęło go sumienie, tylko został nim dlatego, że wiedział, iż prędzej czy później czekają go długie lata spędzone w zakładzie karnym, więc wolał sypać swoich wspólników unikając tym samym samodzielnie kary. Mało tego, masa totalnie zadrwił z wymiaru sprawiedliwości, ponieważ państwo opłacało jego ochronę i dbało o bezpieczeństwo tego zwyrodnialca, a on w tym czasie próbował zostać celebrytą, Wydając książki, pojawiając się w mediach czy udzielając się na portalach społecznościowych. Ponadto Sokołowski, czyli rzekomo nawrócony gangster, który poszedł na współpracę ze służbami, w 2018 roku został ponownie aresztowany. Zarzucano mu m.in. wyłudzenie za pomocą nierzetelnych dokumentów kredytów i pożyczek na łączną kwotę ponad 668 tysięcy złotych. Udzielanie korzyści majątkowych w postaci środków anabolicznych oraz dwóch ton produktu grzewczego peletu wartości 1 siedemset dziewięćdziesięciu zbigniewowi g, pełniącemu funkcję naczelnika wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej policji w Łodzi. Udzielanie korzyści majątkowej jednemu z urzędników, złożenie fałszywych zeznań, powoływanie się na wpływy w komendzie wojewódzkiej policji w Łodzi oraz dokonanie oszustwa na szkodę właściciela firmy budowlanej na kwotę 160 tysięcy złotych. To doskonale pokazuje, że ten człowiek absolutnie nie przeszedł żadnej resocjalizacji i bez wątpienia ktoś taki w przestrzeni publicznej nie powinien nawet istnieć. A nawet jeżeli by się jakimś cudem zresocjalizował, to moim zdaniem istnieją czyny, których jako społeczeństwo wybaczać nie powinniśmy. Może, żebyście lepiej zrozumieli powagę sytuacji, cofnijmy się do samego początku. Jarosław Sokołowski przyszedł na świat w 1962 roku. Wychowywał się we wsi o nazwie komorów położonych. Tuż obok miejscowości Pruszków. Jego dzieciństwo bez wątpienia nie było łatwe. Ojciec Masy porzucił rodzinę, gdy ten miał zaledwie dwa lata, a co za tym idzie, Jarosław był zdany tylko i wyłącznie na swoją mamę, której sytuacja finansowa nie była zbyt łatwa, ponieważ kobieta pracowała w fabryce i zarabiała w niej niewielkie pieniądze. Po ukończeniu szkoły podstawowej, Sokołowski kontynuował edukację w technikum samochodowym w Grodzisku Mazowieckim, a później trafił do zespołu szkół budowlanych w Pruszkowie. Po osiągnięciu pełnoletności Jarosław zaczął zajmować się handlem walutą pod lokalnym Peweksem, ale tak naprawdę wtedy miał już na koncie pierwsze przestępcze działania, gdyż przed 18 rokiem życia dokonywał różnego rodzaju rozbojów oraz przede wszystkim okradał tiry. Początkiem lat 80. Jarosław Sokołowski zaczął stopniowo przenikać do struktur przyszłego gangu Pruszkowskiego, pracując na początku dla Ireneusza P, czyli Barabasza. Grupa tego mężczyzny ściągała z uczciwych ludzi haracze i dokonywała też licznych włamań. Słynęli oni z przerażliwego bestialstwa i bezwzględności. Barabasz nie miał za grosz litości nawet dla kobiet i dzieci. Przykładowo, kiedyś wraz ze swoimi wspólnikami napadł na dom kobiety prowadzącej warzywniak w Pruszkowie. Podczas tego napadu gangsterzy postanowili tą panią poprzypalać żelazkiem, a jej nastoletniemu synowi jeden z nich dla zabawy wybił oko uderzając w nie pistoletem. Masa, pracując u Barabasza, również zajmował się głównie włamańcami. Łamaniami do mieszkań, terroryzował oraz okradał uczciwie pracujących ludzi, często odbierając im to, na co oni pracowali przez całe życie. Podczas tych napadów dochodziło do takich aktów bestialstwa, że jestem przekonany, iż nie jedna osoba do dzisiaj ma przez te czyny zrujnowaną psychikę. Masa, działając w organizacji Ireneusza P, poznał Wojciecha Kiełbińskiego pseudonim Kiełbasa. Mężczyzna zaczął Sokołowskiego wprowadzać coraz głębiej do świata poważnej gangsterki, gdyż był on w tamtym momencie już w hierarchii przestępczej znacznie wyżej. Początkowo Sokołowski był jedynie jego ochroniarzem, ale później już oni działali na równi napadając na ciężarówki z papierosami czy zajmując się legalizacją kradzionych aut. Ostatecznie masa zakorzenił się w mafii Pruszkowskiej, działając u boku Persinga, Słowika czy Parasola. Sokołowski był bardzo ważnym filarem tej organizacji przestępczej, a z uwagi na swoją olbrzymią masę i siłę, brał udział w wielu akcjach wymagających użycia przemocy. Musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Gangsterzy z Pruszkowa często w chociażby różnego rodzaju filmach przedstawiani są jako jacyś ludzie honoru, ale tak naprawdę to były zwykłe odpady społeczne z Sokołowskim na czele. To nie byli goście z zasadami, a byli to w dużej mierze zwykli gwałciciele, zbocze zwyrodnialcy, ludzie pastwiący się nad słabszymi, ludzie, którzy pozbawiali uczciwych ludzi czasami wszystkiego, co mieli. Wśród nich byli także rzecz jasna i mordercy oraz zleceniodawcy tych zabójstw. Kilka tygodni temu cała Polska opłakiwała Lizę z Warszawy. Dziewczyna została brutalnie zgwałcona i niestety tego gwałtu nie zdołała przeżyć. Chyba wszyscy byliśmy tym wstrząśnięci i naturalnym odruchem było to, że gdzieś w głębi ducha życzyliśmy jej odruchu, oprawcy, aby za to, co zrobił, spotkało go jakieś najgorsze możliwe piekło. Minęło zaledwie kilka tygodni od tamtego przeraźliwego zdarzenia i nagle dowiadujemy się, że jakiś inny zboczeniec, dewiant, zwyrodnialec planuje robić karierę w świecie walk freakfightowych. Patrząc na skalę działań, to masa od oprawcy tej dziewczyny z Warszawy jest wielokrotnie gorszy bo on przecież nie skrzywdził jednej osoby, a dziesiątki, jak i nie setki. Więc teraz zastanówmy się, w jakiej my rzeczywistości żyjemy. Czy gwałcicielowi Lizy też jakaś organizacja niebawem da walkę i zrobi z niego gwiazdę? Jeżeli ktoś nie rozumie, dlaczego do głowy przyszło mi akurat takie porównanie, to przeczytam Wam teraz fragment książki Jarosława Masy Sokołowskiego. Mimo, że jechaliśmy z żonami, szykowaliśmy się na wielkie dymanie. Gdzieś na wysokości Nidzicy dołączyła do nas autonomia, stopowiczka ładna dziewczyna choć zupełnie nie w stylu gwiazdek które startowały w konkursach piękności skromna i cicha wsiadła do samochodu bysia i strusia miała zamiar dotrzeć do Olsztynka ale los szykował jej inną przygodę Chłopcy natychmiast zaczęli ją bajerować, spodziewali się łatwego strzału. To było w ich stylu, uciemiężyć i zgwałcić, a potem tak zblatować sprawę, żeby uniknąć konsekwencji. Na marginesie muszę dodać, że nasi dość często przysparzali kłopotów. Kiedyś w Międzyzdrojach zgwałcili trzy dziewczyny, ale mieli pecha, bo jedna z nich okazała się córką miejskiego dygnitarza. Zresztą powiedzieć, że ją zgwałcili jest nieco nieprecyzyjne. Ona broniła się przed ich zalotami jak mogła, więc po prostu dokonali penetracji wieszakiem. Znęcali się nad nią okrutnie. Można powiedzieć, że przeszła prawdziwe tortury. Tym razem też dobrali się do autostopowiczki, zapewniając, że na pewno odstawią ją do Olsztynka. Bysi stróż roztoczyli przed nią perspektywę wspaniałej kariery. Oni są filmowcami, a ona idealną kandydatką na gwiazdę. Dziewczyną jakiej szukają do filmu. Jakiego filmu? sensacyjnie? Filmu, który wkrótce powstanie i będzie wielkim hitem. Jeśli oni się mylą, to na pewno nie pomyli się słynny reżyser, który ma dobre oko do wschodzących talentów. Kawalkada samochodów zajechała do jednego z eleganckich hoteli trumiasta. Po jakimś czasie usłyszałem pukanie do drzwi pokoju, w którym zatrzymałem się ze swoją żoną Elą. Otworzyłem, to był oczywiście Bysio. Szepnął, choć Aryk do nas, nie pożałujesz. Spojrzałem przez ramię na małżonkę i powiedziałem tubalnym głosem ech, wygłęby kapuściane nie potraficie ustawić telewizora, no dobrze, wpadnę do was na chwilę, zobaczę co da się zrobić. Przeprosiłem żonę i wyszedłem. Chłopcy wtajemniczyli mnie w szczegóły akcji z dziewczyną i wtedy wpadłem na pewien pomysł. Poszedłem do pokoju Alego i mówię, Zbyszek, przyjdź do pokoju Bysia i Strusia, potrzebny jesteś, będziesz się wyrabiał na reżysera. Potem już przy nieszczęsnej kandydatce na gwiazdę mówię do chłopaków, słuchajcie, tu nie ma co baje tylko trzeba panią przedstawić reżyserowi. Kariera zakończyła się równie szybko jak się zaczęła. Ali oraz chłopcy zrobili swoje, zresztą nie tylko oni, bo do pokoju wparowało jeszcze kilku chętnych do skorzystania z powabów autostopowiczki. Mówiąc nieco nieelegancko, różnięcie trwało bardzo długo i przerażona dziewczyna nauczyła się o seksie więcej, niż wiedziała do tej pory. Na przykład poznała obowiązującą w Pruszkowie zasadę: dupa, japa, pipa w tej kolejności i musiała się pogodzić z faktem, że nikt nie zamierza uprawiać z nią miłości tak jak w powieściach z cyklu Harley Quinn. Chłopcy obracali ją na wszystkie możliwe sposoby, a dla niej to była najwyraźniej pierwsza lekcja seksu o lekkim zabarwieniu perwersyjnym. Bądźmy szczerzy, zapłaciła za swoją naiwność, a właściwie Potę. Czy ona naprawdę nie zdawała sobie sprawy z tego, że Ali, Byś i Struś nie wyglądają na filmowców? Naprawdę liczyła na to, że stanie się gwiazdą kina? Powiedzmy, że trochę jej się marzenie spełniło. Wzięła udział w próbie do z gatunku sadomaso. Po wszystkim dziewczyna została wystawiona na hotelowy parking, ale dostała 500 zł, więc pojechała do Olsztynka taksówką i pewnie jeszcze jej trochę zostało na drobne wydatki. W sumie stratna nie była. My oczywiście też nie. No i wyobraźcie sobie, ktoś kto brał udział w tak bestialskich wydarzeniach i opowiada o nich w prześmiewczy sposób, z olbrzymią lekkością, dzwoni do Federacji Freak i proponuje, że on może zawalczyć. I wiecie co? Nie wiadomo jeszcze, kto będzie organizował Organizatorem tejże walki, ale jej oficjalny zwiastun pojawił się już w internecie, więc jest ona potwierdzona. Podobno chcesz się napisać. A po co ci ten jest do klatki A od kiedy to przeszkadzają ci przy? Jeżeli do tego pojedynku dojdzie, przed masą otworzy się droga do kariery. Stanie się on dosłownie gangsterskim influencerem. Wracając do początku odcinka, żyjemy w czasach, gdy wśród idoli obecnej młodzieży są osoby normalizujące subkulturę więzienną, są też osoby normalizujące przemoc czy normalizujące y, prostytucję i zastanówmy się teraz, czy chcemy też żyć w świecie, w którym do tego grona. Celebrytów zaczynają dołączać bezwzględni gangsterzy, którzy z dumą będą opowiadać o zabójstwach oraz gwałtach. Żurom, który kiedyś przeprowadził z masą wywiad i później popadł z nim w jakiś konflikt, napisał na swoim Instagramie następujące słowa. Mój wywiad z masą obejrzało na YouTubie ponad 1,5 miliona użytkowników tego kanału i mimo, że on chciał zablokować ten kanał, groził mi wielokrotnie, gdy się zorientował, że zrobiłem tylko tą rozmowę, by pokazać jakim jest zakłamanym typem i zeznawał często nieprawdę i po prostu pomawiał. Zresztą w wywiadzie się przyznał i dodatkowo potwierdził, że ma wiedzę o innych świadkach koronnych, którzy kłamią. Zrobiłem ten wywiad jednorazowo, by pomóc ludziom i pokazać opinii publicznej, że to mitoman i zakłamany śliski typek. Dostałem też propozycję walki z masą i wiecie czemu ją odrzuciłem? Dlatego, że pieniądze są ważnym dodatkiem w moim życiu, ale nie są najważniejsze. Po drugie wiem, że on umie się dobrze bić. Jest to wielki tur i ksywka w przeszłości nie wzięła się znikąd, więc bez sensu robić walkę z parówą, z którą można w dużym prawdopodobieństwie przegrać i się po prostu ośmieszyć jako człowiek. Jest wielki fizycznie, ale malutki psychicznie i patrząc zawsze w lustro do swojej śmierci, będzie w lustrze widział śmiecia, a ja patrząc w lustro człowieka. I to jest tak kolosalna różnica. Żurom dodał, że za taką walkę proponowano mu 200 tysięcy złotych, więc najpewniej Sokołowski za walkę z Murańskim dostanie znacznie większą kwotę i ponadto otworzą się przed nim drzwi do kolejnych pojedynków oraz zdobędzie on olbrzymie zasięgi w internecie a ponadto młoda widownia będzie mogła posłuchać tych opowieści Jarosława Sokołowskiego o bestialskich czynach, w których brał on udział. Może poopowiada raz jeszcze, jak Pruszków zabijał, gwałcił i pastwił się nad uczciwymi ludźmi. Ja ten materiał nagrywam, ponieważ wierzę, że zwracając uwagę na tę sytuację, dołożę choć malutką cegiełkę do tego, aby może jakiś sponsor nie zdecydował się na wsparcie gali, na której dojdzie do tego pojedynku. A może jakiś właściciel hali, na której będą chcieli to zorganizować, nie zgodzi się na wynajęcie obiektu. A może rozpęta się taka burza, że finalnie do tej walki nie dojdzie, na co liczę najbardziej. Niestety jednocześnie mam też świadomość, że mój film może niczego nie zmienić i za kilka bądź kilkanaście tygodni masa realnie wyjdzie do oktagonu. Jeżeli do tego dojdzie, to aż strach pomyśleć, jak w przyszłości federacje freakfightowe będą próbowały podnosić poprzeczkę kontrowersji jeszcze wyżej. Skoro dzisiaj kontrakt otrzymuje Sokołowski, to za rok może otrzyma go Trynkiewicz. No, bo przecież to już wbrew pozorom, zaledwie kilka kroków dalej. Dziękuję za uwagę. Jeżeli chcecie docenić mój kanał, zostawcie kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpadajcie też na mojego Instagrama kezu 5800 No i oczywiście dziękuję także wszystkim osobom wspierającym mnie na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia niebawem.